Większość ekspertów stawiało nas na straconej pozycji. My jednak pokazaliśmy, że możemy walczyć od pierwszej do ostatniej minuty. I jak to robimy, to możemy wygrywać nawet mecze z wiceliderem tabeli. Antony oddawał rzut. Mówię, pójdę tak na zbiórkę, co by się nie stało. Wyskoczyłem. Piłka akurat tak spadała, że mogłem ją praktycznie tylko podbić palcami. Podbiłem, wpadła. Szczęście. Bardzo piękny mecz, bardzo dramatyczny mecz. Walczyliśmy cały mecz i dzisiaj wszyscy są bohaterami. Walka była bardzo, bardzo dobra, męska walka, a u Słupsku nie było walki. Dr. Jekyll i Mr. Hyde, nie wiem, co muszę powiedzieć. To jest problem, bardzo wielki problem, bardzo duży problem. Nie jesteśmy konsystentni, to musimy pracować na tym. Byliśmy gotowi na to, że będą grali pick and rolla, że Island będzie pewnie oddawał rzut ostatni. Wszyscy byli skupieni na tym, żeby pomóc pod koszem przy minięciu. I no, ta piłka odbiła się do góry i spadła, leciała przy samym koszu, nie tak jak z reguły tutaj bywa, jakaś długa zbiórka i no, nie padła naszym łupem niestety. Byliśmy przygotowani ze scoutingiem na drużynę z Sopotu, na to, że groźny jest tutaj Nikola Markowicz, który ma dużą przewagę mobilności nad większością centrów w lidze, na to, że Antony Ireland bardzo dużo miesza na koźle. No i staraliśmy się to egzekwować przez większą część spotkania. Zaczęliśmy trochę w czwartej kwarcie, gdzie trefy złapiał wiatr w żagle i wyszli na prowadzenie. Publiczność zaczęła żywiołowo ich dopingować i mieliśmy duży problem z tym, żeby jakieś punkty w ataku zdobyć. I tak ten mecz szarpany był do końca, mimo tego, że doprowadziliśmy do remisu, to ta ostatnia akcja sprzyjała gościom, którzy może bardziej chcieli, no w cudzysłowie, nie tyle co bardziej chcieli, a po prostu agresywnie zagrali w tej końcówce i no to oni dobili nas.